Dzień dobry. Czy kupiłem psa? Dzień dobry. Pożyczyłem. Ja ci mówię, że wziąłem ze schroniska. Platforma Twitch jest bardzo dużym i wyjątkowym miejscem, posiadającym własną historię i zwyczaje. A ja sobie przygotuję i metody komunikacji. Twitch jest przygotuję do malowania mniejszych streamerów, gdzie każdy z nich stara się zadowolić nas oglądających, zapewniając nam rozrywkę przewidzianą na cały ich czas antenowy. W dzisiejszym materiale postanowiłem przybliżyć. Specjalnie założyłam dzisiaj starą bluzkę jak ja, żeby mogła ją upaćkać. Odrobinę tego, jakim miejscem w internecie jest polska część platformy Twitch. Materiał ma mniej formalną, bardziej luźną formę i przedstawia moje osobiste, nieprofesjonalne spostrzeżenia co do tej platformy. Zapraszam do oglądania. Dobra. Kluczową rzeczą, która Co? O! No to nie. To weź to sobie te ogórki, i tak one są małe. Różnia oglądanie zwykłych od... Wyrzuć je od razu! ...transmisjami na Twitchu. Jest kopiórko otworzyłam już przy raz. Gdzie stan czatu przedstawiony jest teraz dla was na ekranie, czyli na martwym czacie, szansa na kontakt ze streamerem jest dosyć wysoka. Oczywiście, jeżeli czyta czat. Nie, pozdrawiam. Tu jest. Aha. Tak już w sytuacji, kiedy czat leci w taki sposób... Kurna, misiu! Słucham? Nie ma co liczyć na to, aby streamer zobaczyłby twoją wiadomość. W zależności co od mówiłeś? Waszego ulubionego streamera, kultura na czacie może się znacząco różnić. No normalnie, wyciągnęłam z szafy. Po prostu emotki, a u innych można wyczytać ciekawe dyskusje. Kiedy jednak dyskusja między użytkownikami czatu wymyka się spod kontroli, istnieje szansa, on jak jest podekscytowany, to tak robi, a że jego podekscytowywuje wszystko, no to... ...pokazać najdłużej oglądanych przez ciebie streamerów. I tak siedząc na różnych kanałach, wiele razy zdarzyło mi się widzieć wyśmianie kogoś z powodu jego preferencji, kogo wolą oglądać. W ekstremalnych przypadkach bycie widzem konkretnego streamera może związać się z pewnym ostracyzmem społecznym wobec delikwenta. Zatem ostrożne dobieranie streamerów do oglądania nie siadaj na... wydaje się być słuszną opcją. Oczywiście nie zapominajmy, że koniec końców... Nie siadaj na komputer i co zaczął robić kot w tym momencie? Zaczął siadać na komputer, nie? Jezu! Charakterystyczne na cześć, Lisek! Twitch. Zawsze powtarza się, że najważniejsze jest dobre pierwsze wrażenie. Nie inaczej jest na Twitch. Funkcja podświetlania pierwszej wiadomości udanego streamera stała się tak kultowa, że doczekała się nawet swoich własnych reakcji w postaci emotek na 7TV. First time chatter najczęściej służy do piętnowania laickich wiadomości nowych pędzle. Użytkowników. Są pędzle. A tu first stoją time chatter bądź first time Sigma wychwalają jego opinię. Aha, ładnie na mnie piszecie, ładnie na mnie piszecie, pisowie. On jest profilem, ładnie do mnie piszecie. Kolejną sprawą, z którą trzeba być ostrożnym, jest system dodawania piosenek na streamie, zwany po prostu song requestem. U większych streamerów jest to zwykle funkcja jedynie dla subów. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że Jezu, przy doborze piosenek... Wiecie, co mnie wkurwia na Twitchu? Co jest takim naprawdę mega irytującą rzeczą? Zgadnijcie. U małych streamerów, u dużych jeszcze okej, rozumiem, nie? Ale u małych... Prawa autorskie? Nie, tam jebać prawa autorskie, wszystko nie, no aż tak to nie. No, generalnie wkurza mnie, słuchajcie, to, że wchodzisz sobie na kanał, na którym są dwie osoby na liczniku, na czacie nikt nie pisze, nikt, absolutnie nikt, i jest czat dla obserwujących. Jaki jest tego sens? Jaki jest tego sens? To jest po prostu niesamowite. Ja bym mogła tutaj do tablicy wywołać paru małych streamerów, którzy siedzą tutaj na moim live'ie. Ale nie będę tego robić, bo jestem miłą streamerką. Oni się bronią tym, że to przeciwko botom? Nie. Ale jakim botom? Te same boty są u mnie na Twitchu. Parę razy tak słyszałam. Jezu, przestańcie się ze mnie śmiać! Przestańcie się ze mnie śmiać! Przestańcie! Przestańcie się ze mnie śmiać, dobrze?
scenki, którą ma wysłuchać 50, 100 czy nawet 1000 osób na transmisji, warto jest się upewnić, czy będzie ona właściwa. Dla mniej wtajemniczonych tu, czytaj, się może, czytaj, że pewnie chodzi o jakieś mocne, kontrowersyjne nuty, o fekaliach i różnych tego typu rzeczach. No nie do końca. No w sensie nie chodzi mi o... Nie chodzi mi o to, że wy jesteście botami, tylko chodzi mi o to, że te same boty są u mnie. Wy nie siedzicie na streamach niektórych osób, a jednak nadal twierdzą, że są te boty. Nie wiem, botem można by było nazwać... nie wiem... Albo nie mogę tego powiedzieć, bo jestem. Więc tak, no. Tekst napisany przez bota. Cześć, dzichy. Ej, generalnie jeszcze tak a propos pitu. Widzowie, jest 29 kwietnia. Zostały wam 2 dni na rozliczenie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Bo ja wiem, że dużo osób to zostawia na ostatnią chwilę. Nie róbcie tego. Bo bez sensu się potem tłumaczyć. Tak, tylko przypominam, jeżeli ktoś jeszcze się nie rozliczy, to to są ostatnie 2 dni. A jutro pewnie system będzie zajebany, bo każdy właśnie się obudzi z ręką w nocniku. Oczywiście czasami streamer ma dość puszczania piosenek o gównie i żyganiu. Jak wrzucisz kolejnego kasteta? Nie, jak wrzucisz kolejnego kasteta, timeout na tydzień leci. Ale jego reakcja jest niczym w porównaniu do tego, cześć, jak Dar potrafi zareagować czat na to, gdy puścisz normalną piosenkę, ty zrób ale cześć twórcy, którego czat akurat nie lubi. Logika robi tutaj obrót o 180 stopni, przez co bezpiecznie jest puścić totalnie chory utwór niż zwykłego twórcy. A to nie lepiej puszczać to, co się chce samemu? W kwestii song requesta warto także dodać, że najbardziej popularnymi piosenkami są teraz wszelakie AI covery. Lista piosenek zaśpiewanych głosem. Ja wiem, że to może takie trochę niepoprawne. Innych streamerów stale się powiększa. Osobiście moim ulubionym utworem jest Ostatnia Nocka w wykonaniu Kamila. Każdy ze streamerów charakteryzuje się również konkretnym gustem muzycznym. Ale że szuchę, jestem białą czarną. Ładnie tańczy. Ostatnią rzeczą, którą zauważyłem, jest bardzo zróżnicowana atmosfera na czacie. No, w sumie jest nielegalne. W sumie, no jest legalne, ale w sumie nie jest. Bo jakby był nielegalny, to by go nie udostępniali, nie? Jezu, room size. Długa historia. Długa historia, słuchaj. Amba Fatima była u Symka i jej nie ma. Tak, dokładnie. Biłam się za garażami. Tak, tak. Tu wam zrobimy ekranik, byście ładnie widzieli. Taki ekranik, a tu wam zrobimy... No kurwa, proste, że tak, nie? Ja bym nie najebała? Mielonkę zrobiłam. I jak git? Co ci nie pasowało? Jarku? Dobre czy niedobre? Chyba bierze dokładkę, to chyba dobre. Jarek! Co? No pytam się, czy dobre? Dobre. Jezu. Ta zupa była zasłona. I temu jajem kapuśniaką schabowego. Czemu jest takie opóźnienie na tej kamerce? Patrzcie to, jakie opóźnienie. Prosty sierp i łokieto? Jutro będzie spuchnięta z obu stron. Czemu ta kamerka ma takie opóźnienie? Co jest? Ja ją odświeżę może. Największa możliwa liczba klatek. O, teraz jest od razu. Ale bardzo straciło na jakości, a my sobie nie możemy na to pozwolić.
Teraz jest git. Teraz jest git. O, patrzcie. To jest bardzo ładne. Tylko muszę odwrócić. I teraz to światło damy tu, żebyście lepiej mnie widzieli. O kurwa, trochę przesadziłam. No, przez to, że nie mogę założyć słuchawek na twarz, no to musicie się, słuchajcie, sobie poradzić z tym, że są live'y takie z malowania. Myślę, że jeszcze kilka dni. Dzisiaj sobie coś pomalujemy, potem może sobie coś pogramy. Też te live'y będą ciut krótsze. Czym jesteś, Maro? Czym jesteś? Co da, Kenny? A w sumie, bo ja tam lampę... Generalnie nie wiem, czy nie mam gorączki, nie? Twoim przeciwieństwem. O ty kurwa. No i czemu jest tak ciemno? O ty kurwa. Synek? O, Ragit chyba, nie? Czy nie? Nie, teraz też nie. To wcale nie tak, że jestem perfekcjonistką i jak już coś mam, to lubię, jak to działa dobrze. To wcale nie tak. Jak się nazywa Logitech G-Hub? To jest główna lampa. Dobra, to jest boczna. Strasznie ciemna jest ta kamerka. O! W ogóle patrzcie, jaki żółwik! Żółwik! Normalnie go nie widać, on się dopiero pod światło pojawił. Żółwik! Widzicie żółwika? To jest biała kartka. Uwaga, zapnijcie pasy, widzowie! O! Dzień dobry. Dobra. Cześć, Wojtek. No już chyba lepiej trochę, no. Chyba trochę lepiej. Tak mi się wydaje. Że troszkę lepiej. Już przynajmniej tak nie boli. Jeszcze troszkę boli, ale nie aż tak. Dobra. Myślę, że tak jest okej. Okay. Patrzcie, z tego jestem dumna. To mi się podoba. To jest takie proste. Ale wsadzić to w ramkę i będzie robiło robotę. To mi się nie podoba na przykład. Brzydkie jest. O, tu mój włos. O, tu widoczek. Ptaszki. A, właśnie. Które jest zależne. No, już schodzi. Przykład. Tylko w miejscu, w którym miałam opuchliznę, mi się siniak pojawił, widzisz?
Więc teraz no faktycznie wyglądam jakby ktoś mnie pobił. Dowo toksyczny streamer ma tendencję do tego, aby osoby na jego czacie również były toksyczne. Są też więksi streamerzy, gdzie jedyne co widać to lecące emotki. Są też tacy, którzy mimo tysiąca osób na transmisji, które się wam podoba, mają aktywność. To może być spowodowane takimi rzeczami jak nieczytanie czatu przez streamer. O tak. Wbrew pozorom, dla swoich oczywiście, czat na Twitchu jest bardzo przyjemnym miejscem. Panuje tam względna kultura, a użytkownicy często witają... Nie, Chlebowski, to tylko pani doktor i jeszcze jej zapłaciłam za to bardzo duże pieniądze. W tej części materiału zajmę się dwiema kontrowersyjnymi metami istniejącymi na Twitchu. Snajper! Zajmiemy się pierwszą z nich. Co? Początkowo na Twitchu... Jeszcze jej zapłaciłam za to duże pieniądze. Odzieży. Zmieniło się to Dobra. W roku 2019, kiedy to Twitch zaktualizował swoje zasady. Od tego kurna, to w 2019 była ta afera z baseniarami? Streama wymagał od niego takiego ubiegu. O, patrzcie, tu jest kwiatek. IRL, na plaży, tu też jest kwiatek. Albo na basenie. Przez podjęcie takiej decyzji, tylko czegoś mi brakuje w tym kwiatku. Nie wiem czego. Zwany potocznie baseniarami. Wydawać się może, że zwykłe transmisje z plaży czy takiego. Ale te kartki mi się mega podobają, fajne są, nie? Jak najbardziej byłoby to prawdą, gdyby nie sam fakt, że streamerki zaczęły wykonywać dwuznaczne czynności podczas transmisji, do tego jeszcze dochodzą cała taka seria ustawienia kamery. Z czasem zaczęło się to coraz bardziej wymykać spod kontroli, co ostatecznie doprowadziło do tak kuriozalnych ujęć kamery Dobra. Oraz aktywności fizycznych. Ale to musimy poprawić. Dochodziło do takich sytuacji jak nagrywanie samej siebie w bieliźnie, na krześle, z tym, że kamera znajdowała się pod krzesłem. I płaczę, że ludzie wrzucają zjebane piosenki, miała to być analiza, ale chyba autor nie wie, co ten termin oznacza. Generalnie, opiera się tutaj na samych dużych streamerach. Nie ma co się dziwić, że duzi streamerzy mają inne metody prowadzenia swoich live'ów, nie? Więc jakby analizował małych streamerów, którzy rozmawiają z czatem, to inaczej by to wyglądało. A samo krzesło było przezroczyste. Zdarzały się również gameplaye w Fortnite, z tym, że rozgrywka była wyświetlana na pośladkach i piersiach streamerek. Administracji zarzucane jest przede wszystkim to, jak łatwy dostęp do takich treści ma młodsza widownia, ponieważ jak wiadomo, platforma Twitch jest dostępna dla osób od 13 roku życia. Niektóre osoby młodsze zgłaszały to, że na ich stronie głównej w rekomendowanych wyświetlały się właśnie takie transmisje. Inni twórcy Twitch głównie zarzucają niesprawiedliwość wynikającą z tego, że ich kanały mogą spaść za powiedzenie jednego słowa, a tymczasem takie basenowe streamy mają się dobrze. Administracja Twitch stwierdza, że przygląda się tej sprawie bardzo Patrz, dokładnie. Patrz, Maro, co znalazłam twojego renifera. Trochę za bardzo się zapatrzyli i nie wiedzą, co zrobić. Fakt, było kilka akcji w postaci kilkudniowych banów, ale były to takie małe pstryczki w nos w porównaniu z tym, co dzieje się na owych transmisjach. Spójrzcie, jak bardzo umowną rzeczą staje się posiadanie basenu na streamie. Jedną z większych streamerek, która była mocno związana z wątkiem basenowym, jest niejaka Amorant. I to właśnie dla niej dedykuję następujący wiersz. Jedną z większych streamerek, która była mocno związana z wątkiem basenowym, jest niejaka Amorant. Amorant? Dla niej z wątkiem basenowym jest niejaka Amorant. Amorant? Dla niej dedykuję następujący wiersz. Jak ona ma? Poczekaj, jak ona ma? Amorant, taka streamerka. Słuchaj, Amorant, siedzisz se na Twitchu, Amorant. Siedzisz sobie na transmisji, Amorant, Amorant, Penesrant, Srelarant, nie wiem, Wiesiek, Zbigniew, Karol, nie wiem, Andrzej. Siedzisz sobie na Twitchu z 10-20 widzami, Amorant się odpala, siedzi w basenie, otwiera czat i pokazuje tobie, że masz u niej subika. Widzowie wstają, jadą cię w dziurę, twoi moderatorzy wstają, plują na ciebie. I wszyscy co jest kurwa? A ty takie streamerki ścianujesz? Takie są baseniary. To jest przynośni bajka, zabawa, dra. Jednak nie chcę tego naprawiać, nie mam pomysłu. Sprawą, która przewijała się Ale przez czat mi uciekł. Był hazard. Najwięksi streamerzy na całym Twitchu, tacy jak Adin Ross czy XQC, sponsorowani przez stronę... Ej, no ale gościu się pruje o Amorant. O to, że jest Amorant, ale ona sobie tym latami pracowała na to, żeby być Amorant i żeby każdy ją znał i żeby zarabiała takie, a nie inne pieniądze. Nie wiem, nie wiem.
Nie wiem, nie rozumiem. Nie wiem. Hazardowe promowali ogólnie pojęty hazard w postaci gier w pokera, ruletki czy moich ulubionych slotsów. Tak jak mówiłem wcześniej, Twitch jest platformą dostępną dla osób powyżej 13 roku życia, co oznacza, że oglądają go również nieletni. Promowanie hazardu na takiej platformie może wprowadzać młodych ludzi w złe nawyki i zachęcać ich do nieodpowiedzialnego podejścia do ograniczony. Gry. Promowanie hazardu na Twitchu może prowadzić do wzrostu liczby osób uzależnionych od hazardu i problemów związanych z tym zjawiskiem społecznym. Również na naszym polskim Twitchu topka streamerów, w tym Gucio i Demons, przejawia objawy uzależnienia od hazardu. Go in defekta, uratuj Hanka. Hank se poradzi, szansa na przeżycie 90%. Ty bydlaku, pozwoliłbyś mi zginąć, bo ważniejsza jest twoja 90% miał. Musiałem wybrać. Wydawało mi się... Czym ja jestem? Zmienną? Tak jak hazard jest ich osobistą decyzją, tak dawanie przykładu dla swojej widowni niekoniecznie może wpływać pozytywnie na ich przyszły stan majątkowy. Niektórzy streamerzy promujący hazard nie czują się odpowiedzialni za to, co promują, albo w jaki sposób zachowują się podczas sponsorowanych transmisji. Często streamerzy grają za pieniądze zaoferowane przez sponsora, bądź na podkręconych maszynach, możliwe, że samemu o tym nie wiedzą. W ramach usprawiedliwienia Demonza pragnę nadmienić, że Kamil Amrak to degenerat i nic tego nie zmieni, to też nikt normalny nie weźmie go za osobę wartą naśladowania. Jest! Kurwa! Kurwa w końcu! Ponadto jego widownia nie jest taka młoda, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie można jednak powiedzieć tego samego w przypadku widzów Gucia. Jednakże cały ten temat można podsumować jedną sprecyzowaną wypowiedzią towarzysza Mamona. Milek, no ty znajesz ten moja karta staranowy będzie dobrym przykładem. Ty bierzesz ten skin i stawisz jego kartę na macie. To czertowski gambling. Ej, w ogóle wy pamiętacie karty z żabki? Ej, po co znalazłam kartę z żabki? Pamiętacie karty z żabki? Że nie było aplikacji, tylko karta? Słowa dyskryminujące czyjąś etniczność bądź rasę, uczucia religijne, płeć, orientację. No, to było dawno! W stronę osób niepełnosprawnych. Jednakże okazuje się, że zamiast zapobiegać takim zachowaniom, Twitch tylko prowokuje społeczność. No, jak nie lepiej! N-wordy i C-wordy przewijają się w różnych literówkach. Widzowie w donacjach dla streamerów często starają się obejść algorytm, przez co wiadomość zawarta w donacie znacznie przypomina zakazane na platformie słowa. Najczęściej opowiadanymi żartami są te o mniejszościach etnicznych i rasowych, co jeszcze bardziej oddala Twitch od tego, co zamierzał wprowadzając takie zakazy. Możesz przyciszyć ten bicz, bo mój czarnoskóry sąsiad wyszedł aż przed blok wyrywać pasty ze strachu. Nie wiem, jest odpowiednia liczność. Ty normalny jesteś, gościu. Algorytm banujący użytkowników za stosowanie nieodpowiednich słów jest koślawy i często starsi widzowie bejtowali nowych widzów na korzystanie z takich stwierdzeń jak Gucio Tank, Catswell albo mam 12 lat. Najlepszym przykładem tego, jak kreatywna jest społeczność Twitch w unikaniu cenzury, jest ostatnio dość gościu dostał bana za to, czy nie? Zaatakowanym ukraińskim kierowcą Ubera. Kiedy społeczność Twitch podłapała temat, powstała emotka o nazwie Wysiadamy, przedstawiająca sytuację z taksówką. Niedługo potem wszyscy zaczęli używać sformułowania spell z angielskiego zaklęcie, które to bardzo łatwo pomylić z innym zakazanym słowem na Twitchu, które z kolei oznacza najniższego w hierarchii więziennej osobnika, służącego kartka między innymi ma do zaspokojania popędu 23 i 8 więźniów. Korzystanie z tak sprytnego slangu, który utworzył się na Twitchu, tworzy taki scenariusz, że gdy dwóch użytkowników wie, 23 i 8 spell, doskonale wie, o co chodzi drugiej osobie. Odjąć 5,1 dalej pozostaje 18,7 podzielić na 2. 9,35. A przyczynia się do tworzenia jeszcze bardziej wymyślnych wyzwisk. A teraz śmieszne jest, że na C-Worda był spell. Po prostu. Spele. Jaki spell? No beka w chuj. Trzeba się więc zastanowić, czy no beka w chuj, nie? Niektórych słów ma jakikolwiek sens, bądź czy metodyka platformy Twitch działa tak, jak powinna. Przychodzę z zapytaniem, co sądzisz na temat
że cenzura Twitch jest bez sensu. Otóż korzystanie ze słowa spell powoduje ominięcie cenzury, a obraźliwy kontekst C-worda dalej pozostaje, jeżeli ktoś wie, co to znaczy. Że cenzura nie ma sensu, bo i tak ludzie to obejdą innymi słowami. No tak, ale jak wyjdzie jakiś młody dzieciak, który zobaczy spell, to nie będzie wiedział, o co chodzi, a jak zobaczy C na początku, to wydaje mi się, że sprawa stanie się bardziej klarowna. No wiesz, bo to będzie platforma family friendly, nie? Arkwell wspomina family friendly? O tym, że od kiedy? Kreuje się na platformie family friendly. I tu owszem ma rację. Natomiast dziwnym trafem na tej samej family friendly platformie w rekomendowanych pozycjach można znaleźć takie transmisje. Na szczęście Twitch stara się rozwiązać problem. No, plus jeden. Wybrać opcję, nie jestem zainteresowany. Co jest po prostu zamiataniem sprawy pod dywan. Tworzy to pewien obraz platformy, która z wierzchu prezentuje się jako przyjazna dla młodszych widzów, z kolei w jej wnętrzu na tych samych widzów czyhają niebezpieczeństwa. No a nie robisz tak? W tym rozdziale no i ruszyłam! Wyłącznie polską sceną Twitcha, ponieważ ta właśnie najbardziej nas interesuje. Zdecydowana większość najbardziej popularnych streamerów działa w pewnych grupach. Czasami są to luźne ekipy, czasami grupy ustalające między sobą konkretne zasady. Przykładem takiej profesjonalnej i zorganizowanej grupy będzie Xayo Industries, utworzone przez samego Marcina Majkuta, w skład którego wchodzą m.in. Mokry Suchar, Popo, Lucky Steve, Wysocki, Olsza. No Czmur. Tak, i zrobiłam 9-3 od góry i 9-3 od dołu. Działających zazwyczaj oddzielnie, grupy i 5 na środku. Są po prostu czasami. Tylko jak zrobiłam 9-3 i 9-3, to zostało mi jakieś 1,5 centymetra efcia. Demonza i Mamona. Są również takie ekipy, które działały w formie drużyny e-sportowej. Gold, platyna, diament, immortal, brak. No, pomyliłam, ale po tym, jak już narysowałam. Dobra, nie chcę mi się grać tego, kurwa. Przecież jaki żart jest pierdolony. No, plus jeden efcia. Działający w latach 2014-2015, składający się m.in. z następujących streamerów. Gucio, Xayo, Arkwell, Delord, NZK oraz Overpool. Pomimo rozwiązania tej drużyny, większość jej członków ma ze sobą dosyć spory kontakt i często grają ze sobą podczas transmisji. Nie rozmawiajmy. W kwestii jednostkowego spojrzenia na polskiego Twitcha nie da się jednoznacznie określić, kto należy do jej topki i w jakiej kolejności są ustawieni. Na stronie Dobra. Twitch Tracker możemy zerknąć, jak streamerzy radzą sobie w danym miesiącu. I tak naszym oczom ukazuje się, że największym streamerem na polskim Twitchu jest Piotr Izak Skowyrski. Ma on jednocześnie najwięcej obserwujących i jest to 1,94 miliona, a w ostatnim miesiącu wyrobił on około 140 godzin na żywo i zyskał 14 tysięcy dodatkowych. Dobrze, ale chciałam tutaj w ogóle, nawet ja to wiem, że Izak ma teraz takie wyniki, ponieważ są turnieje w CS-a. To nie jakieś turnieje Bolka i Lolka, tylko kurwa na potężną skalę. Więc ta analiza to jest naprawdę... Ostatnio nawet mi się wyświetlało, że streamował na YouTubie też. Widzę, teraz go nie ma, no bo jest taka, a nie inna godzina. Ale... A, tutaj jest trening. I ma 3000 widzów, nie? No ale to przez to, że przecież kurna są turnieje mega ważne, tak? Dla całego świata CS-owego, więc to... Tak, on się przefarbował jakiś czas temu. No, dokładnie, Seku, nie? Więc ta analiza to jest naprawdę taka... ...obserwujących. Jednak niektórzy twierdzą, że nie można brać go pod uwagę z powodu tego, że prowadzi on wielkie e-sportowe eventy w CS. Tak, on się przefarbował, coś tam pisał, że... ...ze średnią 13 tysięcy oglądających... Całkiem niedawno, nie? Jakoś w tym miesiącu. Nie jestem w stanie jednak bardziej powiedzieć się na jego temat, ponieważ ostatni raz oglądałem go, kiedy figurował jeszcze... Dobra, on się chce odmłodzić. Na trzecim miejscu umiejscowił się Witold Gucio Taćkiewicz, właściciel kliniki leczenia zakul, zwany inaczej krakowskim krętaczem. Jego liczba oglądających waha się między 5 a 10 czy nawet 12 tysiącami oglądających, w zależności od tego,
czy gra w Sroe, znaczy Poe. Ja pierdolę. Jednak Twitch okazuje się tak wielkim miejscem, że każdy ma swojego top 1 streamera, to od widza zależy, którego będzie. Super analiza. Gościu jest tak... Są koneserzy mniejszych streamerów, tak samo jak są fani wielkich twórców. Stronne. Emotki pozwalają użytkownikom wyrazić swoje emocje i reakcje w sposób bezsłowny. Często jedna emotka potrafi wyrazić więcej niż 1000 słów. W tej kwestii Twitch cofnął się do czasów dzikich plemion, gdzie pismo piktograficzne było głównym narzędziem do komunikacji. Na początku na Twitchu dostępne były tylko standardowe emotki oraz te, które posiadał widz dzięki subskrypcji na danym kanale. Było to swego rodzaju nagrodą, która miała zachęcić widza do wykupienia subskrypcji. Później na Twitchu zaczęło się pojawiać więcej emotek z powodu takich wtyczek jak Franker Faces i BetterTTV. Jednak obecnie najbardziej popularnymi emotkami... Kurwa, czemu jedna strona mi zawsze wychodzi taka wsiu, a druga robi tak... Emotek jest tak dużo, że ich użycie jest bardzo wszechstronne, od tych przedstawiających uśmiechnięte mordy, przez taneczne kocie ruchy, aż po inside joke'i istniejące na Twitchu bądź konkretnych kanałach. Stanowcza większość emotek na polskim Twitchu zawiera konkretne postacie, które śmiało mogę nazwać królami emotek na Twitchu. Tak więc zdecydowanymi mistrzami w fachu emotkowym są Dawid Jasper, Mamon oraz Demons. Osobiście uważam, że miano bycia najczęściej używaną osobą do różnych emotek jest zaszczytnym tytułem, także brawo 60 dla tych trzech panów. Wspominałem o wszechstronności emotek na Twitchu, w kontekście zróżnicowania ich tematyki. Jednakże wiele emotek przedstawia często te same emocje i mowa tutaj o emotkach z kategorii AHA. Głównie ukazują one Dawida Jaspera w różnych momentach jego streamerskiej kariery. Jest ich tak dużo, mimo to powstają kolejne, z których czat chętnie korzysta. Pierdalaj, po prostu kurwa. Występują różne emotki. Jezu, jaka patologia się ze mnie wylała. Przepraszam widzowie, to wszystko przez Maro. Jaki kolejnym przykładem emotki, za którą stoi pewne wydarzenie, jest Audi, przedstawiająca random Bruce'a tytułowym Audi, co nawiązuje do tego, nie no, kurna, że Bruce jest ogromnym chwalipiętą i w dyskusjach w internecie stosuje on tanie sztuczki, takie jak ta, którą teraz widzicie na ekranie. W skrócie random Bruce chwali się, że po gierce... Pajarok jest bardzo znany na tym kanale i to, ile dostał zgłoszeń ode mnie, to się po prostu nie mieści w pale. ...z nienaturalnie wykrzywioną facjatą. Swoją nazwę, jak i wygląd zawdzięcza ona dzięki temu materiałowi. Także... Stosuje się ją głównie w stronę znienawidzonych z widzów z TikToka, jak i osób o niskim ilorazie inteligencji. Emotek na Twitchu obecnie jest tak dużo, że wydawałoby się niemożliwym wskazanie, która jest tą najlepszą. Nic bardziej mylnego. Najlepsza emotka na Twitchu, jaka by to była? Come on, brak! Dodatkowo, jako ostatnią rzecz, chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę. Otóż nie wiem czemu, ale widzowie Gucia często małpują emotki wyświetlane na ekranie i posłużę się tutaj reakcją na mój materiał. Nie stroją od napojów słodzonych, często też nawet argumentują. Matycy określiliby to jako rekurencję, gdy funkcja kłamliwej historii nie zdaje egzaminu, preferencji łóżkowych każdego z panów. Zależnie jednakże choroba rozwija się już na tyle, że całkowicie zmienia zachowanie chorego. Twitch jest niezwykle zróżnicowaną i dynamiczną platformą. Choć pełna jest zwyczajów, kontrowersji i różnorodnych społeczności, to właśnie ta różnorodność czyni ją tym strażak, do którego codziennie zasiadają miliony użytkowników. Jeżeli ten bo materiał obstawiam, się że to jest... spodobał, nie zapomnijcie zostawić. No? Pozdrawiam strażaka, jego chłopaka i całą rodzinę. Kamil Amba. Dobrze, że objaśniasz to dziwne tweetowe to środowisko. Nie muszę dzięki temu oglądać tego. Cześć, Elder. Kim jest ten człowiek? On...
Absurd kanału Mleczny Człowiek. Jak postępuje mitomana? Mitomania. A czy on chyba generalnie nie lubi tych osób? I po prostu nagrywa filmiki, które mają być mądre? Żeby ludzie zmądrzeli? Czy coś? Nie wiem. Interesujący człowiek.